Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Zasady planowania żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przez pojęcie normy żywienia rozumiemy ilość energii oraz niezbędnych składników odżywczych wyrażone w przeliczeniu na jedną osobę i jeden dzień, uwzględniając specyficzne dla wyróżnionych grup różnice w zapotrzebowaniu organizmu, zależnie od wieku, płci, stanu fizjologicznego i aktywności fizycznej a także związane z warunkami bytowymi i trybem życia. Na zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i energię mają wpływ takie czynniki jak aktywność fizyczna, środowisko, stan fizjologiczny, płeć, wiek, masa ciała. Normy żywienia i wyżywienia stanowią podstawę do planowania żywienia dla danej grupy ludności. Opracowywane są przez instytuty żywieniowe, które zajmują się nadzorem żywienia i wyżywienia ludności w Polsce i na świecie. Zasady racjonalnego żywienia obrazuje piramida żywieniowa, która odnosi się do osób dorosłych i zdrowych. Jak wynika z zaprezentowanej piramidy, prawidłowo zaplanowane żywienie powinno zawierać w przeważającej ilości produkty znajdujące się w dolnej części piramidy, czyli produkty zbożowe oraz warzywa i owoce. Produkty z wyższych poziomów piramidy powinny być spożywane w mniejszych ilościach i rzadziej w ciągu dnia. Tłuszcze i węglowodany znajdujące się na szczycie piramidy powinny być jedynie dodatkiem do potraw. Produkty spożywcze dzielą się na 12 grup. Produkty zbożowe, mleko i produkty mleczne, jaja, mięso, wędliny, ryby, drób, masło, śmietana, inne tłuszcze, ziemniaki, warzywa i owoce bogate w witaminę C, warzywa i owoce bogate w karoten, inne warzywa i owoce, suche nasiona roślin strączkowych, cukier i słodycze. W zdrowej diecie należy codziennie w odpowiednich proporcjach uwzględniać produkty z każdego poziomu piramidy. Taki sposób żywienia zapewni dowóz odpowiednich ilości wszystkich makro- i mikroskładników niezbędnych do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.